Siemanko, jestem Lucek, a to jest Gieta Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj kupimy sobie nowy samochodzik. Jest nim... driftująca Tampa. Ten tutaj, gościu. A ogólnie Tampę możemy sobie też kupić zwykłą. I możemy kupić driftującą, która kosztuje no $1 000 000. Także sporo więcej. Możemy kupić w dwóch opcjach. Mnie się podoba ta zielona i to będzie chyba jeden z nielicznych samochodów w moim garażu, który będzie miał swoje takie malowanie. Może powiedzmy tutaj? O, tutaj mam miejsce, ok. No i dobrze, właśnie dostałem informację, że Tampa driftująca jest już dostarczona do mojego garażu, więc mogę się tam udać i ją odebrać. Powiem Wam, że z tych nowych samochodów, które zostały dodane do GTA ostatnio w najnowszej aktualizacji, chyba Tampa wypada najciekawiej, bo najładniej, najfajniej wygląda. Może nie tyle najładniej, co najfajniej. Można powiedzieć o samochodzie do driftu, że wygląda ładnie. To jest samochód do driftu, ma wyglądać hardkorowo. No, ale zobaczymy, jak będzie jeździć. Powiem Wam, że jestem ciekawy tego samochodu. Jeszcze ani razu nim nie jechałem. Żaden z kolegów nie dał mi się nim przejechać, ale w końcu mam swoją Tampę driftującą, więc w porządku. Sprawdźmy. Uwaga! Gdzieś tu powinna być Tampa. Gdzie ty jesteś, Tampa? O, jest! Ale skurczybyk. To nie da się ukryć, że samochód bardzo przypomina auto Ken Blocka, gdzie podobne do Forda Mustanga, on tam w jednym ze swoich filmów miał takiego Forda Mustanga przerobionego. No i nie da się ukryć, że ten samochód właśnie wygląda tak jak driftujący wóz, driftujący Mustang Kena Blocka. Posłuchajmy, jak to brzmi trochę. Wsiądziemy jeszcze raz. Fajnie odpala, jak jakiś Stargrad. Jest, ten samochód jest, słuchajcie, mega niski. To, że on wydaje się taki mega niski, potęguje jeszcze fakt, że nie wiem, jest jakiś spłaszczony czy coś. W ogóle jest szeroki bardzo. Przejedźmy się nim. Ogólnie Tampa jak na muscle to jest klasa sportowa. Tampa jak na muscle kary bardzo fajnie się prowadzi i trzyma drogi. Wow! Wow! Ten samochód naprawdę ładnie się zbiera. No! A czy to driftuje? No bo to jest w sumie samochód driftowy. Coś tam lata bokiem, ale powiem Wam, że jest mega stabilny, jak na razie tak sobie jadę. I bardzo fajnie skręca, tak dosyć mocno bym powiedział. Jest nadsterowny, jakby to, jak to przystało na samochód do driftu. Samochód do driftu musi być nadsterowny, żeby ładniej było go opanować. Żółta taksówka stała tam, dziwne. No i rzuca dupką, ale on rzuca dupką dopiero wtedy, kiedy ja tego chcę. Nie jest tak, że sam wpadał w poślizg. Ja bym powiedział, że jest bardzo przyczepny, co jest dziwne, ale podliftujmy nim trochę, bez tuningu żadnego. Wow! Fajnie wchodzi w te zakręty. Na ręcznym teraz troszeczkę driftuje i bardzo, bardzo fajnie to wygląda, powiem Wam. No, jest naprawdę w porządku. Okej. Patrzcie na to. Nie? Tak trochę power slide'owo, ale jak najbardziej w porządku. Podjedziemy sobie do salonu tuningowego i zobaczymy, co się da z tym autem zrobić. Czy ma dużo opcji, czy nie ma. Nie wiem, czy można go jeszcze bardziej obniżyć. Prawdę mówiąc, takie obniżenie, jak jest teraz, chyba mu wystarcza. W 100%. No ale zobaczymy. Może coś... I troszeczkę też żałuję, że tej mojej Tampy standardowej nie można przerobić na ten samochód na przykład w warsztacie Benego, no nie?
tak głupio trochę, no bo fajnie by było, jakbyśmy mogli przerobić ten samochód do warsztacie pełnego całkowicie. Wow, możemy tu jeszcze ten samochód mocniej obniżyć, to uwaga. Poważnie. Dosyć mocno możemy ten samochód jeszcze obniżyć. To niesamowite. To teraz ten samochodzik będzie już zupełnie przy samej ziemi chyba. Pancerz. No ja ten wóz na pewno będę chciał mieć ze sobą na dłużej. Patrzę, czy mam wystarczającą ilość kasy, ale mam. Klaksony, światła. Okej. Okay. Bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się ten samochód. No i oznaczenia możemy sobie zmienić. Możemy całkiem usunąć. Wtedy samochód wygląda tak, ale jest to, jak mówiłem, jedyny samochód w GTA online, który chce, aby miał właśnie oznaczenia, bo wygląda w nich fajnie. Dodatkowo możemy zmieniać sobie kolor. I wtedy kolor tego oznaczenia również się zmienia. Ja bym tutaj postawił może na czerń, ale kolor ten dodatkowy damy bardzo jasny, ten perłowy. O, właśnie tutaj było srebro, ale myślę, że dam lodową biel albo śnieżną biel. O, może też taki niebieski. Taki niebieski wygląda też fajnie. O. Zobaczmy dalej. O, już tam był kolorek. No i taki błyszczący. Też fajnie wygląda. Ale tu myślę, że też niebieski był spoko. Albo taki, o. Taki brązowy. No i kolor dodatkowy. Możemy dach jakby zrobić. O, czerwony fajnie wygląda. A zielony? Jakby się. Hej, patrzcie. Tutaj się też te zaciski hamulcowe zmieniają kolory. Wow. A coś w środku? Tak, widać, że ta krata się zmienia. Klatka bezpieczeństwa. Dobra, poszukamy zielonego koloru. Mam jeszcze go nieodblokowanego. Ale tu powinien gdzieś być jeszcze jakiś zielony. Niżej. Jest taki ciemny zielony. Pasuje. Szkoda, że nie można jak w Photoshopie pobrać koloru z tej naklejki i sobie zaakceptować do tego. Ale mało tych zielonych kolorów jest do tych samochodów, co? Tutaj był jeden taki ciemny zielony. Podobał mi się. Czy nawet taki? Oliwkowa zieleń. O! Ciemna zieleń. Fajnie. Niech sobie będzie taki. Możemy sprzedać za 679 tysięcy. Zawieszenie już obniżyliśmy samochód. Wow, ten samochód będzie teraz mega niski. Koła. Możemy zmienić na jakieś inne. No ale nie wiem, czy jest sens. Te standardowe wyglądają bardzo fajne. Bardzo fajnie. Jak zainstalujemy te masy karowe, to wygląda strasznie. Nie, te zwykłe wyglądają spoko. Zresztą to są koła do driftu. Ulepszenia, kuloodporne, dym żółty. Okej, okay, szyby. No i tutaj z boku nie mamy szyb. Mamy tylko szybę z tyłu. Możemy ją sobie przyciemnić całkowicie. No i tyle. Zobaczmy teraz tą furę. Wow. Wow. Nice. Jest mega niski ten samochód, naprawdę. To jest coś strasznego, jak ten samochód jest niski. Znaczy, czy ja wiem, czy straszny? No po prostu jest niski. Oh my god. Ale też zapierdziela szybko. Naprawdę. Jest super szybki. No dobra, jak przystało na samochód driftowy... A, jeszcze jedną rzecz musimy sprawdzić koniecznie. Otworzymy wszystkie drzwi tutaj. A, nie da się z tyłu otworzyć, ale wow. Mam lampkę? Mam. Patrzcie, jaką mamy tu maszynę. Nice. Zupełnie jakby ten samochód wyjechał właśnie z salonu Benego. Ten silnik jest taki trochę. Co my tu z tyłu mamy? No przez szybę nic nie będzie widać. Szkoda, że ta z tyłu klapa się nie otwiera. Chciałbym zobaczyć, jakie bebechy ma tam z tyłu. Ale autko jest naprawdę fajnie zrobione przez Rockstara. Dostaliśmy pierwsze takie typowo auto do driftu, które wygląda świetnie. A dodatkowo jest wzorowane na bardzo znanym przez wszystkich i chyba lubianym modelu Mustanga Kena Blocka. Także wow. To jest super sprawa. No i auto nie jest
tak aż bardzo drogie, zważywszy na ceny pozostałych aut, jakie ostatnio Rockstar nam serwuje. Nie wiem, czy Rockstar chce zedrzeć z nas całą kasę, czy co. Z nas, maniaków samochodowych, driftowych, ścigantów, nieścigantów. Bo auta chyba są naprawdę jedną z droższych przyjemności w tej grze. No ale sama gra też w głównej części zajmuje się autami. Sama nazwa tej gry jest właśnie o samochodach. Ale okej. Tutaj jest takie fajne miejsce do drift. Właściwie wszędzie to te górzyste tereny są fajne do driftu. A może pojedziemy sobie gdzieś tutaj prosto i poszukamy fajnych zakrętów do driftowania. Powiem wam, że naprawdę ten samochód jest przyczepny. On jest chyba bardziej stworzony do robienia takich właśnie fajnych, długich driftów, bo cały czas mam nad nim panowanie i to jest miłe. Do takich zjazdowych driftów może. Patrzcie, wow, wow, to było fajne. Daję radę. Ale no mówię, są samochody, które łatwiej wchodzą w poślizg, na przykład Shafter V12, on się nazywał Shafter. Chyba. On fajniej wchodzi w ten poślizg, a ten samochód taki łatwy do poślizgu nie jest, ale możemy ten poślizg mieć kontrolowany, czyli nic innego jak drift, prawda? Ten poślizg jest cały czas kontrolowany, mamy panowanie nad samochodem. Oczywiście jeśli przesterujemy, no to jest problem. Warto ten samochód przed wejściem w zakręt trochę tak rozbujać i wtedy nam ten drift może wyjść fajniej. No i jak użyjemy za dużo ręcznego, to też jest trochę problem. Jeszcze pojedziemy sobie w jakieś górzyste tereny. Teraz próbujmy może pod górkę trochę podriftować. A tak czuję, że troszeczkę mu będzie brakowało tej mocy przy driftach pod górę. No, myślę, że auto zupełnie nie nadaje się do jazdy po wertepach. Podejrzewam, że przy jakimś tam mniejszym wertepie, no możemy przetestować zresztą. Ale podejrzewam, że przy takim mniejszym wertepie zaraz będzie je gdzieś, o właśnie, obracać, tak? Także, no tutaj... No nie ma się co dziwić, to jest samochód tak obniżony, tak zrobiony, żeby driftował. No każdy samochód, można powiedzieć, że ma inną funkcję. Inną rolę i inne swoje zalety, wady. Światła mamy takie standardowe, jak w wszystkich innych samochodach. Mówię tutaj o mocy tych świateł. Jestem teraz na szutrze i pojedziemy troszeczkę do góry, żeby zjechać na asfalt i podriftować sobie trochę jeszcze po asfalcie. Nie wiem, czy tutaj w okolicy, jakbym zjechał gdzieś tam na prawo, to czy by był asfalt, ale muszę tu podjechać pod górę, żeby właśnie dostać się do drogi asfaltowanej. No i co myślicie o tym samochodzie? Moim zdaniem jest naprawdę bardzo fajny, fajnie zrobiony, przyjemnie się nim jeździ i jest szybki. Dodatkowo kosztuje mniej niż najnowszy... jak on się tam nazywał? Lynx? Niż najnowszy Ryś. Ryś kosztuje 1 700 000 dolarów. I wcale nie jest lepszy, a nawet powiedziałbym, że jest gorszy, zważywszy na cenę, niż ten pan tutaj. No i tym dodatkowo możemy fajnie podriftować. Fajnie podriftować nie tylko dlatego, że można nim drifty robić fajne, ale dlatego, że on jest zrobiony w klimacie driftów, a to dodatkowo potęguje fajną zabawę. Dobra, jedziemy tu. Okej, wow. Patrzcie na to, widzieliście jaki ładny driftik mi wychodził? Ja to muszę nagrywać. Nagram sobie jakieś scenki później w Movie Editorze w Rockstarze, żeby sobie podriftował, jak on tutaj driftuje i w ogóle. Wow. Trzeba to jeszcze opanować, no nie wychodzi mi to perfekcyjnie za każdym razem, ale niektóre ślizgi bardzo mi się podobają. Ups. Okej. Trochę nie pykło. Ej, wiecie co, uważajcie tutaj na te takie małe rzeczki, bo one tylko pozornie wyglądają jak niegroźne, ale kilka razy jechałem jednym kołem samochodem w te rzeczki i samochód mi się popsuł tak, jakby się utopił. Logika GTA, no. To miejsce tutaj jest bardzo fajne właśnie do driftu. Będzie trzeba tu jakiś taki wyścig driftowy zrobić, żeby te trafiki nie przeszkadzały, ale w sumie driftowanie w ruchu ulicznym chyba jest czymś takim najbardziej ekscytującym, o czym marzy każdy maniak samochodowych wrażeń, tak myślę. Jeszcze pojedziemy sobie, myślę, że prosto. Spróbujemy nim trochę podriftować.
ale jest dużo zabawy z nim, dużo takiej przyjemnej zabawy z tym samochodem. Wow! Trochę zarzuciło dupę. No na tym, na bezdrożach sobie nie radzi, ale na asfalcie, wow, jest to mega samochodzik. Trzeba troszeczkę się rozpędzić, żeby zadriftować. On nie ma jakby takiego driftu łagodnego, delikatnego, gdzie może na każdym zakręcie będziemy milić kapcia, tylko trzeba się trochę rozpędzić, użyć delikatnie ręcznego, naciskając raz, nie wiem, tam spację, czy jak gracie na padzie, to tam raz nacisnąć ten ręczny i samochodzik sobie ładnie driftuje. Troszeczkę tak teraz jak nim latam na boki, zachowuje się podobnie do FMJ-a, ale FMJ zdecydowanie ma gorszą przyczepność niż ten samochód, paradoksalnie. Wydaje mi się, że tampa standardowa ma troszeczkę tył krótszy niż ten driftowy samochód, ale to może być moje złudzenie. I w sumie to auto wygląda fajnie też bez maski. Chyba do każdego driftu będę tą maskę sobie usuwał. Okej, okay, tu mamy jeszcze taki kawałek drogi, bez jakichś tam hardkorowych zakrętów, ale można fajnie poomijać trafiki i podriftować między nimi chyba. O, właśnie tak. No nic, moi drodzy, piszcie co myślicie o tym samochodzie, kto z was już ma. Moim zdaniem auto, które zdecydowanie mogę wam polecić jako samochód typowo do zabawy, ale też do szybkiej jazdy po mieście. Myślę, że jak najbardziej się nada, bo auto jest stabilne i cały czas mamy nad nim panowanie. Jest mega szerokie i wygląda super według mnie. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie, pa pa.